Polski w Kazimierzy Wielkiej 2014 uważamy za otwarte. Tak jest. Życzymy wam. Za chwilę? Jeszcze nie! Za chwilę! Skąd pani przyjechała? Z Krynicy Zdrój. No? Niesamowite. Tam też są geodeci? No pewnie. Tam też są geodeci grający? W całym kraju. Tak. Kto będzie faworytem wśród dziewcząt? A nie wiem. A ta dziewczynka z numerem 4. Kobieta. Albo ta w tym. W kitce. Dobry pomysł na taki, tak, na taką zabawę? Dobry. Super, no. Zmęczeni? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, później. Rozmawiam z kim? Ewa Łuszczewska. Dzięki. Pierwsze pojedynki już za wami. Tak jest. I jak? No przegrałem z podniesionym czołem. Ja jeszcze nie grałem. A, czyli jeszcze nie. Jeszcze nie. I nie wszyscy grali. Trudny przeciwnik? Pewno. Przecież tutaj są kurcze ludzie, którzy widać, że umieją grać. Zawodowcy. No. Ja to robię tylko frekwencji. Skąd pan jest? Z Kazimierzy. I nazywa się pan? Pęski Tadeusz. Zepsuł serwę i... Panowie, pierwsze pojedynki macie ze sobą? Tak. Panie, panie. No i zaczęło się. Zaczęło się, no. Na razie szczęśliwie, udało mi się wygrać. 3-0, ale przeciwnicy w grupie mam silnych. No ale organizacyjnie, jeżeli, bo o to muszę zapytać, dajecie radę? Organizacyjnie dajemy radę, no ale jeszcze wszystko ja przed wiem, nami. Wiem. I my jesteśmy z organizacji na razie zadowoleni. No to świetnie. Z kim rozmawiam? Koniów Jan, Rzeszów, niedaleko. Sąsiednie województwo, to jest blisko. Pierwsze mistrzostwa geodety. Pierwsze mistrzostwa. Dobry pomysł? Dobry, bardzo dobry pomysł. Przypuszczał pan, że tylu geodetów odbija ping-pong? To znaczy przypuszczałem, bo na Podkarpaciu robimy w Rzeszowskim co 2 lata i też około 40 geodetów przyjeżdża. Tak. Może poziom niższy, bo... ale. Poziom zobaczymy. To znaczy poziom niższy, bo przyjeżdżają może ci z Podkarpacia już tacy troszkę dla zabawy, nie? Tak. A tu jednak całej Polski wybrani ze troszeczkę. Zobaczymy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Są emocje. Są. Jak było w pierwszym? Ja? Jak było w pierwszym meczu? Przegrałam 3-0. Ale po walce. Ale po walce, prawda? No pewnie. Drogie panie, jak poszło? Doskonale. Proszę? Doskonale. Doskonale, tak? Obserwowałem mecz, zacięty. O, bardzo. Tak, zacięty. Miło nam tak. Fantastycznie tak. Się grało. Tak. Tak. Rozmawiały się ze sobą o młodzie, nie. Koncentrowały się na grze. Tak. Pełna koncentracja. Tak. Wiadomo, że to nie jest mecz o Pietruszkę. Wiadomo. Chodzi o mistrzostwo. Nie mamy w ogóle Pietruszki, więc... O Pietruszkę na pewno nie grałeś, nie? Z kim rozmawiam? Agnieszka Pęska. Z Kazimierzy Wielkiej. Tak wypuszczałem. I Magdalena Szadowska z Opola. Opola, świetnie, cieszę się. Opole to kawałek drogi. Tam dużo ping-pongistów jest wśród... W ogóle, niestety w ogóle. Tak. Muszę zakrzewić, muszę tak, rozkrzewić tą dyscyplinę sportu. Dzięki. Pomarańczowe koszulki przyjechały skąd? Z Wózka Zdroju. Wygrywają? Oczywiście. Tak? Same mecze do przodu. No to pięknie. Duża ekipa z Wózka? Nie, tylko 4 osoby. No to duża ekipa. Po co tylu geodetów w takim Wózku? No bo duże miasto. Tak? Dużo inwestycji. Bo mają dobrego szefa, który zapewnia roboty dla tylu ludzi. Dla tylu ludzi, właśnie. No. Umiej się zachować. No. A umiej się sprzedać. Mówimy o mistrzu. O tobie.
po zmianie burmistrza będzie nowy szef. Z kim rozmawiam? Dytkowski Przemysław. Grają dziewczyny jak z nud, nie? Grają. Skąd kolega przyjechał? Z Jasła. W Jaśle są tradycje ping-pongowe? Nie, no ale zaczęliśmy 6 lat temu. Widać. Czemu? No nie no, widać, że... Nie no, bawimy się. Że zaczęliście. No. Kto jest faworytem, nie wiadomo. Nie mam pojęcia, nie znam ludzi. Nie znam zawodników. Podejrzewam, że rozmawiam z faworytem. Nie. Oczywiście, że nie. Nie, nieprawda. Z kim rozmawiam? Jan Słupski. No zobaczymy. Zobaczymy.
finałowych dziewcząt, kobiet. I zwycięzcą został kto? Ja. Czyli? Barbara Szmajska. I reprezentujesz? Świętokrzyskie Urząd Wojewódzki, oddział N10, najlepszy. To w końcu pochodzę z takiego oddziału. Takiego oddziału. To ważny oddział? No, raczej tak. Jak wszystkie. Ile meczów rozegrałaś? Pięć. I wszystkie zwycięskie. Udało się. Było trudno? Było. Zwłaszcza te ostatnie już. Finałowy mecz był ciężki. Przeciwnik naprawdę. To pierwszy set. A skąd był przeciwnik? Skąd była ta żonka? Też z Kielc. Też z Kielc. Też z Kielc. Proszę. Chciałam pozdrowić wszystkich znajomych i rodzinę. O, ale to powiedziałaś. Wszystkich znajomych. Kogo najbardziej? Nie, to nie. Kogo najbardziej chciałabyś pozdrowić? No może... Panią Zosię, która teraz choruje, szefowa, żeby szybko, życzę powrotu do zdrowia, niech pani do nas szybko wróci. Ale zmyślasz, no niesamowite. Nie, naprawdę, choruje nam już od... Super dziewczyna? No to pani, koleżanka, znaczy to pani kierownik. Rozumiem, ale jest super. Jest super. Fajnie, dzięki. Inna ministra, innego chowu. Nie ministra Oczkowicz. Tylko, nie ta ministra, nie ministra. Tylko pani minister z polityki społecznej. I co, wygrałaś? Tak, mamy podwór dla województwa. Czyli które miejsce ostatecznie? Trzecie. To piękne, gratulacje. Dzięki. Witam. No, na gorąco. Gratulacje od wojewody. Dziękuję, staramy się jak możemy. Wygrałaś? Prawda? Nie, ten w dół. Ten w dół, sinusoidę mamy. Ale to był mecz o? Siódme. O siódme. A to co nie trafiłem. Tak, nie no, trzeba przyznać, że pan Marzec dobre drużyny się. Skąd jest zwycięzca meczu o siódme miejsce? Tak. Skąd? Z Buzka Zdroju, firma Gaosi. No, jest Buzka Zdroju, dzień dobry. Czyli tak. Powiedziałam, za kim mam serce tutaj być. Serce wiadomo, że za Buzkiem. No ale tutaj jednak urząd. Urzędowo. No, no więc... Wyczułam problemy z operatami. No, a więc... Tak? Tak jest, ale proszę uprzejmie. Dzień dobry. Proszę Państwa, jak przystało na tak wyjątkową imprezę sportową, zacznę słowami słynnego sprawcy sportowego, pana Bogdana Tomaszewskiego. Sport sam sobie jest piękny. Niczego nie trzeba dodawać. Sport jest demokratyczny i sprawiedliwy. Jest zaprzeczeniem fałszu, przemocy i hipokryzji. Jest aktem dzielności i poświęcenia. Niech radosny nastrój tego sportowego święta wprowadzi nas piosenka To Twój Czas, którą wykonają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Czeka na dzień, kiedy otrze się uchwałę. Dobry wynik sprawia, że chce się żyć, że otrze się uchwałę. Dobry wynik sprawia, że chce się żyć, Thank you.
Państwo, koleżanki i koledzy. Kiedy 4 lata temu pomyśleliśmy o pierwszych świętokrzyskich mistrzostwach w tenisie stołowym geodetów, nie wiedzieliśmy, że ten turniej nabierze takiego rozpędu. Dzisiaj, dzięki gospodarzowi, który włożył ogromnie dużo pracy, mamy pierwsze mistrzostwa geodetów i to już Polski. Proszę Państwa, ja. Ja powiem tak, że Kazimierza Wielka kiedyś w Świętokrzyskim była stolicą tenisa stołowego. W tej chwili gramy tu amatorsko, ale ranga mistrzów Polski to było, organizacja takiego turnieju było moim marzeniem. Dziękuję za powierzenie mi organizacji. Myślę, że podołamy wszystkim trudnościom, tak jak prąd, który bez przerwy nam zanikał, że dogramy ten turniej do końca. Wszyscy z turnieju wyjadą zadowoleni i myślę, że ten turniej przerodzi się w cykliczne turnieje Mistrzostw Polski, a Kazimierza Wielka zostanie stolicą ping-ponga wśród geodetów. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję bardzo. Powiem tak, że ten turniej nie odbyłby się bez wsparcia naszych władz samorządowych, prawda? I powiem tak, proszę Państwa, geodeci, rodziny geodetów, niedługo wybory samorządowe i patrzcie, to są ci, którzy wspierają polską geodezję. Nie zapomnijcie o nich przy wyborach. Proszę Państwa, na razie jak słusznie Pani zauważyła, tam gdzie sport to już wystarczy i jak najmniej w związku z tym słów, ale ponieważ Państwo realizujecie istotne zadania związane z administracją rządową, o czym tu Pan był uprzejmy wspomnieć, więc dziękuję za tę współpracę, a jak kiedyś podejmował zobowiązania Wincenty Pstrowski, który rozpoczął zawodnictwo produkcyjne, to ponieważ moja drużyna ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dziś tutaj startuje, to ja przepraszam, że bez konsultacji, ale podejmuję takie zobowiązanie, że za rok będzie to 2 razy więcej medali niż w tym roku zdobyła. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, miłego dnia. Przyjechaliśmy i... Ja z Częstochowy. Znaczy ja koło Częstochowy, Truskolasy. Ja z Lublina. No czyli kawał drogi. No warto było przyjechać? Pewnie, że tak. Fajne zawody. Super, super. Jak poszła pierwsza tura? Rewelacyjnie jestem w finale. No to gratulacje, oczywiście. Z kim rozmawiam? Buczek Alfred. A ja 4. miejsce. No to tutaj jest Sikko. I rozmawiałem z kim? Udało się, Kałbun Monika. Panie, gratuluję, dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Rodzynek z Warszawy. Z Warszawy. Skąd informacja o tym turnieju? Z internetu, z GoForum. Z GoForum. Ale potem na bieżąco z panem Marcem się kontaktowaliśmy, więc wiedzieliśmy o zmianach, zapisów. Grywa gdzieś ping-ponga? Nie, tylko amatorsko. No jestem ciekaw finał. Rozmawiałem też z kim? Ciekawy. Marcin Pasik. Dzięki. Dziękuję. O trudnym pojedynku deblowym, bardzo wyrównanym. No jedna para deblowa to mistrzyni i wicemistrzyni Polski, tak?
Tak? Tak, tak się żyło. No, no. Kasprzyk i Szymańska. Szymańska Barbara. Szymańska Barbara, Kasprzyk Elżbieta i... Szymańska Aleksandra. Siostry. Nie. Tak się złożyło. No i jak było? Trudno? Trudno, bardzo. Tym bardziej, że grałeś się pierwszy raz debla, prawda? Tak jest. No to jak na pierwszy raz, też świetnie, powiem szczerze. No dziewczyny, jak oceniacie ten pierwszy pojedynek deblowy? A bardzo sympatycznie. Gra była za żarty. Super. Gra była za żarty, ale... Wyrównana. Atmosfera była... Proszę mi wierzyć. Gorąca. Atmosfera była gorąca. Nie, taka przyjazna, bym powiedział. Gorąca. Grałeś się pierwszy raz w życiu w debla? No właściwie to tak. Widać? No. Ja tak. Nie. Ja tak. Czeka pana pojedynego medal. No ale przeciwnik ma przewagę psychiczną. Bo mi już dołożył w grupie. Aha, wygraliście w grupie, tak? Nie w grupie, tylko po wyjściu z grupy. Aha, po wyjściu z grupy. O wejście do czwórki. Dobrze. Powiedz o katedrę rewanżu. No, mam taką nadzieję. Z kim rozmawiałem? Worek Jan. Z? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa, duża reprezentacja. Najstarszy uczestnik tych mistrzostw. Gratuluję walki o brąz. Zobaczcie, jak się to skończy. Dzięki.